My tak dzisiaj troszeczkę, proszę Państwa, z tą modlitwą papieską, że po prostu Warszawa jest wzywana do kościołów, na mszę, żeby się więcej modlił Panie, na swojego Boga na pojme serce wzlokało się Twego imienia. Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę zbawił Twoje imię. Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, życie moje zerwały z głębiej na tchłani. Boże, byś mi przeciw mnie powstali i zdrajając uchwalców, które mamy życie, a nie mają oni względu na Ciebie. Jesteś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia. Do gniewu nie skory, łagodny i bardzo wierny. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swojej udziel słudze Twojemu. Ocal syna Twojej służebnicy. Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy nie nienawidzą. Żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz na zawsze i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha mojego. Żeby człowiek przyznał się do tej swojej wiary katolickiej, niechby miał grzeszczeć po tych ulicach po marszałkowskiej latać z Warszawy do Warszawy, wracając z Warszawy do Warszawy, wyruszając z powrotem. Powrotem to trzeba wrócić i na to swoje życzenie. Proszę Państwa, posłuchajcie słów, co tu jest mówione. Według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które jest przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałą ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego odpoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Was wszystkich tutaj zgromadzonych, naszych zacnych radiosłuchaczy, całą naszą miłowaną ojczyznę, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, a raczej nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy być w miejscu piastowym u świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Dziękujemy za gościnę. W rozmowach udział wzięli ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Dziękuję. Bóg zapłać. Siostra Mariola Bochniak. Michalitka. Dziękuję. Pani Jolanta i Krzysztof Bęben. Dziękujemy Państwu, pozdrawiamy też dzieci Wasze. Ojciec Oskar Puszkiewicz, dziękujemy Ojcze. Pozdrawiamy jeszcze raz wspólnotę w Katowicach Padernikach. Ojcze Janie, księże Janie, tak rektorze sanktuarium. Dziękujemy, pozdrawiamy całą Waszą wspólnotę i Michalitów, i Michalitki w Polsce, w świecie. Dziękujemy. Dziękuję również Panu Waldemarowi, realizował nasze rozmowy. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Następne spotkanie w Nowej Soli na początku sierpnia.
zapraszamy do parafii świętego Antoniego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Prosimy na Antoniego. Dobrze widzicie Państwo, to przynajmniej zbożnie tak. Po Bożemu. No. Radio Mary. Zapraszamy do wiadomości. Pozdrawiam. Dziękujemy ojcu Grzegorzowi. 23:50. Krótkie wiadomości z kraju i ze świata. To 12:00 w nocy. Ustawa o in vitro nie jest wyrazem konsensusu, a skrajnego światopoglądu. Gdyby katolicy zgodzili się na tego rodzaju kompromis, sprzeniewierzyliby się Ewangelii i nauczaniu o godności człowieka. W taki sposób przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, odpowiedział na list prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym ten próbował się tłumaczyć z podpisu pod barbarzyńską ustawą. W odpowiedzi ksiądz arcybiskup przypomniał niezmienną naukę Kościoła w temacie wartości ludzkiego życia. List jest dostępny na portalu internetowym Radia Maryja. Premier Ewa Kopacz przebywa na Dolnym Śląsku. Jutro w stolicy tego województwa odbędzie się trzecie wyjazdowe posiedzenie rządu. Poprzednie były w Katowicach i w Łodzi. Wśród tematów jutrzejszego posiedzenia jest m.in. sytuacja w KGHM. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość zaapelowało do premier Ewy Kopacz o zniesienie podatku od kopalin, który w głównej mierze uderza w KGHM. Politycy tej partii udali się dziś na Dolny Śląsk. Zapowiedzieli, że ponownie zgłoszą projekt ustawy likwidujący ten podatek. Spółka KGHM Polska Miedź S.A., której udziałowcem jest Skarb Państwa, jest jednym z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie. Tak zwany podatek miedziowy rząd pobiera od 2012 roku. W tym roku dochód z podatku jest planowany na blisko 1,5 miliarda złotych. Cezary Grabarczyk, były minister sprawiedliwości, nie wyklucza kandydowania na członka Trybunału Konstytucyjnego. Jego start zależy od decyzji premier Ewy Kopacz. O sprawie napisał jeden z tygodników. PO przed 2 miesiącami zmieniła ustawę o Trybunale. Dzięki temu Sejm jeszcze tej kadencji wybierze 2 nowych sędziów. Cezary Grabarczyk odszedł z rządu po ujawnieniu sprawy jego pozwolenia na broń. Minister po egzaminie teoretycznym powinien udać się na strzelnicę, tego jednak nie zrobił. Mimo to egzamin praktyczny został mu zaliczony. Ponad 37 tysięcy złotych kosztuje podatnika co miesiąc funkcjonowanie zespołu smoleńskiego kierowanego przez Macieja Laska. Od początku swojego istnienia zainkasował ponad 1 300 000 złotych, informuje jedna z gazet. Zespół do spraw katastrofy smoleńskiej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstał w kwietniu 2013 roku z inicjatywy ówczesnego premiera Donalda Tuska w celu wyjaśnienia opinii publicznej kwestii związanych z tragedią. Ponad 800 tysięcy złotych, tyle na nagrody dla urzędników swojej kancelarii, przeznaczył w ciągu ostatnich 2 miesięcy ustępujący prezydent Bronisław Komorowski. Średnia wysokość takiej nagrody wyniosła 3388 zł. O sprawie informuje jeden z dzienników. Jak czytamy w gazecie, w dalszym ciągu nie wiadomo, ile zostało przeznaczone na tzw. erki, premie przyznawane osobom zajmującym najwyższe stanowiska w kancelarii prezydenta. Według doniesień medialnych od 2010 roku Bronisław Komorowski wypłacił swoim pracownikom prawie 17 milionów złotych w ramach nagród. Polska nie dopłaci do budowy terminalu LNG w wyniku podpisania aneksu z wykonawcą gazoportu, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa od źródła zaangażowanego w inwestycje. Według niego negocjacje są już bardzo bliskie zakończenia. Po podpisaniu aneksu ma być znany harmonogram oddania inwestycji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Saipem ma się zobowiązać do przyjęcia pierwszego statku do końca roku. Jeśli terminów nie dotrzyma, zostanie obciążony karami. Terminal LNG w Świnoujściu ma pozwolić na sprowadzanie do Polski z dowolnego kierunku na świecie do 5 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Łącznie koszty projektu budowy terminalu szacowane są na niemal 3 miliardy złotych. Związkowcy z Solidarności, OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych apelują do premier Ewy Kopacz o wstrzymanie procesu prywatyzacji PKP Energetyka. W liście skierowanym do szefowej rządu podkreślają, że jest to spółka o strategicznym znaczeniu. PKP i zagraniczny fundusz CVC finalizowały proces negocjacji sprzedaży akcji PKP Energetyka i podpisały przedwstępną umowę sprzedaży akcji. Spółka PKP Energetyka zatrudnia ponad 7 tysięcy osób. Około 70% sprzedawanej energii przez spółkę trafia do klientów niekolejowych. Od lipca ubiegłego roku spółka sprzedaje gaz ziemny. Dysponuje ona również siecią bezobsługowych stacji paliw dla kolei.
Rolnicza Solidarność zwróciła się dziś do premier Ewy Kopacz w sprawie przywrócenia wcześniejszego brzmienia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W ubiegłym tygodniu poprawki do ustawy, która wyszła z Sejmu, wprowadził Senat. Politycy PO wykreślili z projektu zapis, który obligowałby osobę do 10-letniego uprawiania zakupionej ziemi. Niespełnienie tego warunku oznaczałoby karę. Taki zapis miał zlikwidować kupno gruntów przez tak zwane słupy. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Po tym terminie każdy obywatel Unii Europejskiej będzie mógł kupić ziemię bez ograniczeń. Mimo poszukiwań zaginiony w Karakorum polski narciarz i himalaista Oleg Ostrowski nie został odnaleziony. Himalaista zaginął podczas zjazdu na nartach z obozu drugiego po nieudanej próbie zdobycia w Karakorum Gaszer Bruma 2. Najprawdopodobniej wpadł do szczeliny. 27-letni Oleg Ostrowski i 30-letni Piotr Śnigórski rozpoczęli 21 lipca atak szczytowy prowadzony bez wsparcia przewodników wysokogórskich i dodatkowego tlenu. Celem himalaistów było dokonanie pierwszego polskiego zjazdu na nartach z tego 8-tysiącznika. Rosja zatwierdziła nową doktrynę morską. Dokument przewiduje utrzymanie mocarstwowej pozycji państwa na międzynarodowych akwenach oceanicznych. Moskwa w ten sposób odpowiada na rozszerzenie NATO i tworzenie infrastruktury sojuszu wzdłuż granic Rosji. Planuje odnowić flotę na Morzu Śródziemnym. 46-stronnicowy dokument zaznacza również, że celem aktywności morskiej Rosji na Pacyfiku jest utrzymanie przyjacielskich stosunków z Chinami. Francuscy rolnicy w proteście przeciwko niskim cenom importowanych produktów mięsnych i mleczarskich blokowali drogi przy granicach z Niemcami i Hiszpanią. Od rana zawrócili co najmniej 300 ciężarówek z takim ładunkiem. Protestujący o spadek cen, który doprowadził około 10% francuskich rolników na skraj bankructwa, oskarżają zagraniczną konkurencję. Prezydent Francji, François Hollande, poparł rolników i zaapelował o spotkanie wysokiego szczebla przedstawicieli unijnego rolnictwa. Rzecznik niemieckiego Ministerstwa Rolnictwa podkreślił natomiast, że nie dojdzie do pełnego wstrzymania niemieckiego eksportu do Francji. Turcja i Stany Zjednoczone stworzą bezpieczną strefę w Syrii, napisał Washington Post. Jak informuje gazeta, strefa będzie przebiegała wzdłuż granicy turecko-syryjskiej. Umowa między Ankarą a Waszyngtonem ma znacząco zwiększyć zasięg i tempo nalotów sił USA na cele tzw. państwa islamskiego na północy Syrii. Jutro odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie państw NATO. O takie spotkanie wnioskowała Turcja. Państwa członkowskie sojuszu mają omówić sytuację po zamachu samobójczym Surs i operacjach Ankary przeciwko tzw. państwu islamskiemu i kurdyjskim rebeliantom. W Atenach ruszyły dziś negocjacje na temat kolejnego pakietu pomocowego dla Grecji. W spotkaniu biorą udział wierzyciele Grecji i Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Efektem rozmów ma być memorandum opisujące reformy, które będzie musiała przeprowadzić Grecja w zamian za 3-letnie wsparcie finansowe. Potrzeby tego kraju oceniono na około 86 miliardów euro. Tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju i ze świata. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Głos wykluczonych. Jak można było podpisać ustawę o in vitro, w której rzeczowe argumenty są przesłonięte partyjnymi kalkulacjami? Nasz dziennik zamieszcza list, w którym przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, odpowiada prezydentowi Komorowskiemu. Młodzi Polacy na garnuszku. Dlaczego warszawskiemu liceum, które kształci Polaków ze wschodu, grozi bankructwo? Czytam w naszym dzienniku. Ojciec Pio w Watykanie. Relikwie świętego ojca Pio będzie można nawiedzić w bazylice świętego Piotra. 6 fatimskich wezwań. Niebo ma swój kalendarz. O tym, jak dokonuje się triumf niepokalanego serca Maryi w duszach i zmienia bieg dziejów świata, czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy przyjaciele, rodzino Radia Maria, wszyscy podobni do ewangelicznego siewcy, jak powiedział o nas i do nas święty Jan Paweł II. Z radością przypominam, iż w pierwszy czwartek, 3 września, rodzina Radia Maria, słuchacze i telewidzowie Telewizji Trwam z całej Polski już 9 raz pielgrzymujemy do sanktuarium świętego Józefa,
najczulszego opiekuna świętej rodziny do kalisza. Oczywiście w intencji naszych rodzin, obrony życia, o piękne miłością na wzór świętej rodziny z Nazaretu, polskie rodziny. Transmisja od godziny 17. Zmobilizujmy się. Zmobilizujmy się do tej szczególnej modlitwy. Zapraszamy bardzo serdecznie. I uwaga, w pierwszą sobotę, 5 września, od godziny 12 do około 22 w Toruniu, 7 dziękczynienie w rodzinie. Na terenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej będzie miasteczko medyczne. Badania w mamobusie, badania dotyczące tętniaka, jamy brzusznej, diabetologii, kardiologii, dermatologii oraz prelekcje dotyczące profilaktyki zdrowotnej. Oczywiście wszystko bezpłatnie. Będzie również miasteczko zabaw dla dzieci. Zdrowa, ekologiczna żywność można będzie zabrać do domu. Będą górale, między innymi z kożuchami. Będą różne stoiska. Będą książki, pamiątki, oczywiście punkty gastronomiczne. Na naszej scenie, między świątynią a zalewem na Wiśle, piękna muzyka, zespoły, promocja polskiej kultury, radość. I następna sprawa, coś szczególnego. Otóż uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego podczas nieszporów o godzinie 16 w naszej świątyni. Wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II w świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Zauważmy, kamień węgielny jest z pierwszych fundamentów pierwszej bazyliki świętego Piotra w Rzymie. Wmurowania dokona ksiądz biskup ordynariusz toruński, ksiądz biskup Andrzej Suski. Plac pod budowę poświęciliśmy w czerwcu, chyba 20 czerwca 2012 roku. W 2013 wmurowaliśmy akt erekcyjny. Teraz kamień węgielny. A 18 maja, już tylko 9 miesięcy, w dzień urodzin świętego Jana Pawła II planujemy konsekrację. Mało czasu na budowę. Tym bardziej prosimy, pomóżcie. Pomóżcie wszyscy, byśmy dali radę. Budujemy to wotum za świętego Jana Pawła II. Wszyscy wdzięczni rodacy. Na chwałę Bożą i świadectwo dla następnych pokoleń. Każde nazwisko od 1000 złotych wzwyż będzie wypisane na marmurowych tabliczkach, na murach tej świątyni. Inne ofiary w elektronicznej księdze. A wszyscy na pewno także ten dobry czyn pokażemy Panu Jezusowi po przekroczeniu progu wieczności. Każdy dobry czyn na chwałę Bożą i dla dobra człowieka będzie nagrodzony przez Pana Boga miłosierną miłość. No w dalszym ciągu przez całe 2000 lat świadków Jehowy i nie było i nie oczywiście ma. Chciałbym zaznaczyć, że świątynię Boży Boski Rajski będzie można oglądać. Także musicie wrócić do tego swojego kościoła katolickiego, rzymskołacińskiego, wy wszyscy rozwydrzeni, żebyście wiedzieli, na czym stoicie. Ewangelizacji przez Radio Maryja, telewizję Trwam, wspieranie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, robienie tego wszystkiego dla Polski i świata. Bóg zapłać. Mówi komu.
komendant Straży Pożarnej w Redutowach, kapitan Krzysztof Okrawek. Uzależniamy jeszcze wszystkie przejścia, te konary, które gdzieś tam jeszcze zwisają w trakcie. Jesteśmy jeszcze w tych wszystkich czynnościach. W rejonie Redutów strażacy interweniowali ponad 100 razy. W całym województwie było ponad 500 interwencji, w których brało udział 2500 strażaków. Daria Klin, zastępień to KFM. Nagabywacze, przebierańcy, a także zwykli studenci rozdający ulotki znikną z centrum Krakowa. Urzędnicy chcą walczyć z nachalnymi i nieestetycznymi formami reklamy, dlatego planują zakazać wręczania ulotek na Starym Mieście, mówi Zbigniew Krzysztyniak z Urzędu Miasta. Przygotowywana w tej chwili nowelizacja przepisów dotyczących funkcjonowania Krakowskiego Parku Kulturowego przewiduje wprowadzenie zakazu rozdawania ulotek. Przebierańcy, czy to za słoneczko, czy za motyle, czy za kufelki, wchodzą i rozdają ulotki. To jest coś, co miasto szpeci. Obecnie, przechodząc traktem królewskim z Wawelu na rynek główny, można spotkać nawet kilkudziesięciu ulotkarzy. Co 10 metrów ktoś stoi, no to niestety już jest to męczące. Nieraz tak na siłę wciskają, no nie mogę przejść. Jeszcze gonią za człowiekiem, nie da się ich ominąć. Nowelizacja uchwały o parku kulturowym przewiduje także zakaz reklamowania klubów erotycznych na obszarze Starego Miasta. Pogoda. Nocą przelotne deszcze niemal w całym kraju, ale i sporo przejaśnień i od 12 do 14 stopni. W ciągu dnia natomiast burza na Suwalszczyźnie i znowu przelotne opady, miejscami niemal we wszystkich regionach. Sucho jedynie na Podkarpaciu i na Śląsku, a na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu, przez 23 w Warszawie do 25 w Krakowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Dzień na Paradowska. Zaczynamy poranek od przeglądu prasy. Gdybym miała znaleźć taki jeden temat, który pojawia się w bardzo wielu dzisiaj gazetach, to jest kwestia tak zwanych śmieciówek. Gazeta Wyborcza rozpoczęła taką akcję chyba w ubiegłym tygodniu, a może parę dni nawet wcześniej, na temat właśnie śmieciówek i co z tym fantem zrobić. Dzisiaj też, chociaż już na stronach ekonomicznych, a nie na czołówkach, sporo na ten temat, między innymi śmieciowe umowy, to śmieciowe emerytury, piszą Małgorzata Kolińska-Dąbrowska i Anna Popiołek. Zaledwie 5 lat pracy na umowie o dzieło może zmniejszyć emeryturę o kilkaset złotych. Jeśli ktoś pracował na takiej umowie całe życie, to emerytury w ogóle nie dostanie. No co gryzie Polaków w pracy? W Polsce mamy masę prawo, sporo jest dorabiać. Sporo jest na ten temat dzisiaj w Gazecie Wyborczej, ale mówię o tym między innymi dlatego, że Rzeczpospolita się rozpoczyna też swoją akcję, ale nieco inaczej. Brońmy rynku i przedsiębiorców. Sama likwidacja elastycznych form zatrudnienia nie będzie lekiem na całe zło, nie da wzrostu, ani nie uruchomi innowacyjności, pisze redaktor naczelny Bogusław Hrabota, który zresztą będzie dzisiaj jednym z komentatorów po godzinie 8 i sądzę, że na ten temat też porozmawiamy. Otóż Rzeczpospolita, ja muszę powiedzieć, że dosyć podoba mi się ten sposób myślenia. Zwracam uwagę, że tak trzeba walczyć z patologiami, ale pochopne zmiany uderzą nawet w nas nie tyle wszystkich. Pracujący na umowie, że to nie jest niestety na milion. Pół miliona pracuje na umowie o dzieło. Niespełna 1,5 miliona na to jednoosobowe firmy. Nie można wrzucać ich wszystkich do wspólnego kosza, tak zwanych śmieciówek, bo intelektualne i moralne to intelektualne i moralne nadużycie. Więc tworząca polityczne grzeczanie niebezpieczne dla Polski. Dla Polski demagogia. Nie tak dawno widziałam rozmowę z panią profesor Joanną Tyrowicz, która tak dokładnie wyjaśniała właściwie, czym są te śmieciówki. I wydaje mi się, że bardzo łatwo daliśmy się wpędzić w dość schematyczne myślenie o tego typu umowach. Przechodzi i myślę,
też ta w kontrakcie Rzeczpospolitej, taka wymiana poglądów dwóch gazet może być tutaj bardzo interesująca i pomocna nam i pomocna w wyjaśnieniu, o czym tak naprawdę rozmawiamy, ponieważ wydaje mi się, że mamy takie zamieszanie związane jeszcze z kampanią wyborczą, gdzie partie prześcigają się w obietnicach, że jak to one te śmieciówki zlikwidują, to pomoże nam, może nam to pomóc w wyjaśnieniu, sprawy. Na ten temat również zresztą dzisiaj w dzienniku Gazety Prawnej gdzieś tutaj mam, który zajmuje się w ogóle, jest dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita bezdzietna. Polityka prorodzinna nie sprawdza się, mamy najmniej urodzeń od 11 lat, to w oparciu o Polska stara, na łosie rodzi, proszę Państwa, stara wiara, stara w politykę prorodzinną rządu, który rzeczywiście jest kompromitujący dla NIK-u, to jest czysta publicystyka. Niedawno słyszałam tutaj w radiu rozmowę z prezesem Kwiatkowskim, który naprawdę nijak nie potrafił obronić tego raportu, tylko tkwił gdzieś w takich ogólnikach, a gdy przychodziło do szczegółów i do konkretnych zastrzeżeń, to niespecjalnie miał coś do powiedzenia. Ale dlaczego mówię o publikacjach dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej na temat demografii? Urodzi się co najwyżej demograficzna katastrofa. Śmieciówki, umowy na czas określony, brak tanich mieszkań na wynajem, zmiana obyczaju powodują, że przychodzi na świat mało dzieci. Z miesiąca na miesiąc to Janusz Kowalski, redaktor Janusz Kowalski pisze. Z miesiąca na miesiąc poprawia się w tym roku sytuacja na rynku pracy. Jednak młodzi ludzie zatrudniani są najczęściej albo na tak zwanych śmieciówkach, albo na umowach na czas określony. Na umowach zleceniach albo na umowach o dzieło pracuje około 1,4 miliona Polaków. Na terminowych około 3,7. No w porównaniu ze wszystkimi zatrudnionymi to nie są rzeczywiście jakieś oszałamiające liczby. Elastyczny rynek daje pracę, ale nie buduje poczucia stabilizacji. Tania praca sprzyja biznesowi, ale nie decyzjom statystycznego Polaka o posiadaniu potomstwa. Nie wiem, czy nastrój kampanii wyborczej jest dobry, żeby rozmawiać poważnie na temat demografii, ale im więcej w gazetach tego typu wymiany zdania, im mniej różnych wzór, tym może lepiej. Co jeszcze? Sporo o Kukizie, a właściwie o żalach dawnych współpracowników Pawła Kukiza, którzy teraz zostali przez niego odrzuceni, chcą startować w wyborach do Sejmu samodzielnie. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej jest wywiad, zresztą kolejny z wywiadów, bo tych wywiadów z panem Robertem Raczyńskim, z prezydentem Lubina, który uchodził też z takiego ojca chrzestnego, kogoś, kto wymyślił Kukiza. Jest taki wywiad w Gazecie Wyborczej. Sporo tych gazet mam, proszę Państwa. Ale w każdym razie generalne przesłanie jest takie, że lepsza byłaby Doda niż Kukiz, mówi pan Robert Raczyński. Zawiedziony tym, że Paweł Kukiz nie wykorzystuje tego potencjału tych polityków, którzy i samorządowców, którzy zgromadzili się wokół niego w czasie kampanii prezydenckiej, tylko związał się bardzo mocno ze skrajnymi środowiskami narodowców. To ja znalazłem Pawła, a nie on mnie. To ja zaproponowałem mu start w ramach naszego projektu, a nie on nam w ramach swojego. No, jaki jest projekt Pawła Kukiza, to ja nie wiem. Tego ja do dzisiaj nie wiem, oprócz tego, że
właściwie cicho się zrobiło o nim, ale w sondażach w dalszym ciągu zajmuje zupełnie przyzwoite miejsce, co też jest dosyć ciekawe, dlaczego polityk, no bo już chyba Paweł Kukiz jest politykiem, który praktycznie od pewnego czasu nie istnieje, wokół którego właściwie gromadzą się wyłącznie konflikty, ciągle cieszy się, przynajmniej w deklaracjach, takim dużym poparciem. I również Rzeczpospolita dzisiaj z Patrykiem Hałaczkiewiczem, czyli szefem sztabu wyborczego z okresu kampanii prezydenckiej, Rzeczpospolita rozmawia. Dlaczego szef sztabu wyborczego Pawła Kukiza nie będzie startował z jego list do Sejmu, pyta redaktor Paweł Majewski. I co mówi Patryk Hałaczkiewicz? Paweł wybrał drogę tworzenia innego projektu politycznego z ugrupowaniami skrajnymi, którymi nie odpowiada. Umawialiśmy się na projekt samorządowo-obywatelski. Najlepiej jednak zapytać jego. Zresztą to są dokładnie takie same zdania jak w rozmowie z panem Robertem Raczyńskim. Tak naprawdę to nigdy o tym do końca szczerze nie rozmawialiśmy, to dalej Patryk Hałaczkiewicz. Nigdy nie padła ostateczna propozycja, ja też o nią nie zabiegałem, ale pan Hałaczkiewicz uważa, że z Kukizem można się ewentualnie porozumieć. Mówi, cały czas w to wierzę, ale trzeba usiąść do rozmów. Tylko Kukiz musi wrócić do modelu bezpartyjnej organizacji samorządowo-obywatelskiej. No samorządowcy, ten bezpartyjny ruch samorządowców startujący do Sejmu jest oczywiście tak samo ruchem politycznym jak każdy inny, bo jeżeli startuje się do Sejmu, to już wchodzi się do tej najwyższej polityki, więc nie ma co udawać, że tutaj chodzi o jakieś inicjatywy bezpartyjne. Zresztą ci samorządowcy, którzy kiedyś odeszli od prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza, też zrobili to dlatego, że nie chcieli się wiązać z Platformą Obywatelską. Wydaje się, że bliżej im było do Prawa i Sprawiedliwości. Jest jeszcze trochę wywiadów z Adamem Bodnarem, wybranym przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich, ale jeszcze Senat musi tutaj. A także artykuł chyba w Rzeczpospolitej Aleksandra Hala, który na tej podstawie tego wyboru uważa, że Platforma popełnia błąd, że skręca w lewo. Ja muszę powiedzieć, że to przeciąganie Platformy przez różne osoby, przy całym moim wielkim szacunku dla Aleksandra Hala, wydaje mi się dość publicystycznie jałowe. To jest powtórka. Lista przebojów to KSA. Jakie radio? Taka lista. Tok 1. Wczoraj premier Kopacz ogłosiła, że, cytuję, dorzuci się, dołoży wszystkim pracującym, zarabiającym płacę minimalną, dołoży. Nie wiem, nie oglądałem sprawozdania majątkowego premier Kopacz, więc nie wiem, czy ona ma na tyle, żeby dołożyć milionowi ludzi. No ale taki postulat, że będziemy jeszcze dopłacać się z budżetu do tych niskich wynagrodzeń, jest nieco kuriozalny, bo lepiej byłoby po prostu nie zabierać podatku od tych osób, tyle ile zabieramy. Więc warto patrzeć, że różne rzeczy... Ale to lepiej brzmi. Jak mówię, że dołożę, to brzmi to słabiej niż jak powiem, że nie zabiorę. Ja się zawsze bałem dokładek u babci, no ale... Dziękuję bardzo. Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych był ze mną w studiu 13.38. Lista przebojów TOK FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. To jest powtórka. Witam panią Barbarę Nowacką, współprzewodniczącą twojego ruchu. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
Wszystkie partie układają listy do Sejmu, coraz więcej informacji, kto gdzie z jedynki, kto z dwójki, kto się mieści, kto się nie mieści. A u Państwa w Zjednoczonej Lewicy co słychać? Też układamy listy, ale staramy się jednak nie tym bawić naszych potencjalnych wyborców, kto gdzie z nas ale będzie miał jakieś miejsce. Nie, niczym nie bawicie, głucho Nie, robimy rzeczy różne. SLD jeździ po Polsce ze swoimi busami, spotyka się. Nasi posłowie, posłanki robią akcję przeciwko JOW-ą, związaną z referendum, które mamy. Niestety, ponieważ jestem w okresie. Także widzicie Państwo, różne rzeczy. Tu pielgrzymki religijne, papieskie. Tutaj pielgrzymki świeckie. A Świadkowie Jehowy się nie piszą, jeśli w ogóle są, bo jak byli, to gdy mieli ten kongres na Legii, no to przecież się nie piszą, ani na te pielgrzymki nie zgłaszają się, czyli nie piszą się do tych pielgrzymek, ani do polityki, no bo to wiecie Państwo, polityk. Jak ktoś nie ma zielonego pojęcia, kim są Świadkowie Jehowy, no to w ogóle to się nie powinien zabierać, opowiadać, bo wiecie Państwo, ja miałam też polonistkę bardzo dobrą, kole, Mirosława Wrześniowska, to było dawno, ale ja mówię tu o Świadkach Jehowy, przecież na studiach to nikt tam nie będzie opowiadał o Świadkach Jehowy, przecież tam trzeba tytuły gromadzić, wiedzę, egzaminy zdawać, a tutaj tak bardziej luźno, to jeszcze wcześniej. Także nauczycielka to się mogła nam jeszcze wyspowiadać i mówi tak, a co wam płacą, a ile wam płacą? No to więc ja tak na nią patrzę, czy ona to naprawdę mówiła, czy ona żartowała, czy... No to przecież ona nie żartowała, tylko tak poważnie mówiła. A ile wam płacą? Także wiecie Państwo, ludzie w to wierzą, że Świadkom Jehowy płacą. Także jak daleko ci odeszli, prawda? Od mądrości, od logiki. Dlatego my tutaj od was nie będziemy wymagać wiele, no po prostu mówimy o rzeczach najprostszych, takie rzeczy, że moglibyście to pojąć, zrozumieć, no bo przecież proszę Państwa, jakby się czuli Świadkowie Jehowy, żeby szli, głosili i pieniądze pobierali za to, no to przecież wcześniej czy później by doszli do wniosku, że to jest oszustwo. No i poszliby w swoją stronę, trzeba by do Londynu lecieć, jechać do Ameryki, do Niemiec, do Brazylii, żeby zarabiać pieniądze, a nie tak sobie głosić. No, nawet za. Także wyobraźcie sobie Państwo, że Świadkowie Jehowy żadnych pieniędzy nie pobierają, żadnych haraczy. No. Także mózgi sobie przeczyśćcie i zrozumiejcie przynajmniej logicznie, takie logiczne dziecięce podejście, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, bo takie dziecko, no to jak ma ojca, matkę, to mniej więcej wie, czy warto prosić ojca, matkę o to, czy tamto, czy nie warto, bo jeżeli wyczuje dziecko bardzo szybko zresztą, że ojciec mu nie da, to nawet nie będzie prosił, będzie inaczej to jakoś chciał zorganizować atak na ojca. Także proszę Państwa, gdy nadaje, i wciąż nadaje zresztą, nasze radio TOK FM Euro Conchita Extra. Dzisiaj mówiłyśmy dużo o Lasocie, pokazujemy dużo Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Stalina i Lenina, tak, pokazujemy dużo tego pałacu. Dlaczego? Pałac Kultury Stalina i Lenina jest bardzo istotny. No dlatego, bo to jest 60-lecie. No. Także proszę Państwa, nasza bohaterka Alina Lasota pojechała już na Litwę, ale swoje zrobiła. No ja myślę, że ona jeszcze była młoda. W tym sensie, że jej się chciało, wiecie Państwo, czy jej się chciało, czy się jej nie chciało prowadzić takie spotkania, ale wiecie Państwo, ona była bardzo ambitna,
ta Alina Lasota. Podobnie jak i ta Ukrainka, tylko że ta Ukrainka to z innej bańki, bo ta Ukrainka to przez Lublin, z południa, a Alina Lasota przez Anglo-Amerykę Białystok, z północy, bo to przecież ona tam na Litwę, prawda? No i ta Alina Lasota tak dużo dobrego dla tej Warszawy zrobiła, że no wiecie Państwo, i tak teraz czasy się zmieniają. Teraz będą pola kupować, lasy, handel znowu byle czym. No, także nie kultura, także to, co z teatrem związane, to, co z kinem związane, z kolorowymi czasopismami, to za wszystko pieniądze są. Teraz nie ma nic za darmo. No to więc dlatego nie mieli pojęcia ci wszyscy moherowi tutaj, którzy tak jeżdżą z Warszawy do Warszawy, którzy muszą wrócić na te swoje msze, do swojego papieża. Co mówimy, żeby potem mogli stanąć na gruncie, a potem, jeśli jeszcze będzie czas, zetknąć się ze Świadkami Jehowy, bo to już jest wyższa szkoła jazdy, to żeby tę prawdę pojąć. Także proszę Państwa, no Świadkowie Jehowy jeszcze głoszą, no to tylko Bóg wie, prawda, wtedy kiedy żył Jezus Chrystus, to powiedział, że o tym dniu i o tej godzinie to nikt nie wie, aniołowie, ani aniołowie, ani Syn Człowieczy, tylko sam Ojciec, czyli że Bóg, no to dlatego tak Jezus pilnował tego, żeby nikogo oni tutaj na ziemi nie nazywali ojcem swoim, prawda? Albowiem jeden jest wasz ojciec, ten w niebie, a wy wszyscy jesteście braćmi. No to wiecie Państwo, od Adama i Ewy jesteśmy wszyscy. Ale tak daleko świat od tego odszedł, że nawet śmieją się, wiecie Państwo, z tej takiej cyganki. I śmieją się z Rumunki, z Arabki, z Chinki. No, wyznawcy papieża się śmieją. Może niekoniecznie, zaraz tu powiemy, że złośliwie, ale wiecie Państwo, tam gdzie was jest dwóch, trzech, no to więc mówię, ten fałszywy zbór i psychologia tłumu złego i błogosławieństwo szatana diabła. Także wiecie Państwo, ludzie się obgadują, ludzie się nienawidzą i to jest oczywiste. Dlatego musicie wrócić do tych swoich kościołów, na te msze swoje. Musicie wrócić i żebyście mogli po prostu korzystać z tego pokarmu, który jest od waszego księdza, od waszego papieża. No, a nie tak krętu wentu 520 i dziesiątkami innych autobusów dookoła Warszawy. To specjalnie ten szatan was robi na szaro, chce was wykończyć, żebyście się po prostu wykończyli, wymęczyli, żebyście po prostu już nie mieli sił, no i tyle, i żebyście już nie chcieli nawet jechać na te swoje msze, no żebyście nie mieli czasu, no i ten ateizm, a więc ogromną rolę odgrywa Pałac Kultury Stalina i Lenina, bo no i te Żydki, i ci katolicy, i to wszystko, wiecie Państwo, tylko że tak, nie ma tam pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina prawosławnych ewangelików, świadków ich, ani mormonów. Ja to tak przyglądałam się, że ci mormoni, którzy tak raczej uciekli do USA, bo tutaj z tą Księgą Mormona chodzili, mieli też czasem egzemplarze Pisma Świętego, nie pojawili się pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina wtedy, kiedy było to święto. Dlaczego? Dlatego, że widzicie Państwo, jak człowiek jest w amoku, jak ludzie są w amoku, są tu atrakcje, to, no to przecież jak będą głosić, czy Świadkowie Jehowy, tym moherowym, którzy zaangażowani są w 60-lecie Pałacu Kultury Stalina i Lenina. No jak będą, czy prawosławni nawet gdyby chcieli głosić, no jak będą głosić, nie będą głosić. Także nikt ich nie będzie słuchać, będą się śmiać, będą drwić, będą pluć, proszę Państwa, do śmietniczki. A ze śmietniczki wyciągnięto przecież Biblię, zresztą oni do śmietniczki tej Biblii wyrzucają. Także są tak bezczelni, proszę Państwa, że naprawdę to szkoda nawet... Mądrności młodych ludzi w ich szukaniu miejsca na rynku pracy. Młodych ludzi szukali...
Tylko, że widzicie Państwo, ta poprzeczka się obniża, bo tak ludzie jak są 35 lat mają, młodzi, to są już nie młodzi. No to więc właśnie o co chodzi, proszę Państwa, że te lochy krótko żyją, te lochy nie mogą żyć długo. No. Tak, pogadać, dobra rzecz. Babka ma ciepłą posadkę, babka dużo pieniędzy dostanie, sobie pójdzie, będzie mogła sobie kupić, a ludzie nie mają za co kupić. Mają dzieci troje, czworo, wnuków siedmioro, nie mają babcie za co kupić, a to wszystko jest drogie. Ba, bardzo drogie. Także proszę Państwa, nie jest wesoło w tym sensie. Także praca to jest, widzicie Państwo, podstawa, ale jeżeli ona, Janina Paradowska, mówi o śmieciówkach, przecież ludzie i na pół etatu pracują i jakieś takie mają spartańskie posady, na przykład na lotnisko Okęcie Chopina, przecież te dziewczyny, co pracują, to one nie mają nawet ubezpieczenia. No i co, jak coś się stanie, no i co, za wszystko trzeba płacić. Nie mają ubezpieczenia, także to nie jest wesoło, proszę Państwa. No, ja nie wiem, może te sprzątaczki, co mają stały etat, no to one, proszę Państwa, mają ubezpieczenia, a tak to nie. Ja. Także widzicie Państwo, sytuacja jest beznadziejna i pogadać sobie lekko jest, tak. Pogadać sobie można. Także buziaczki, i proszę być z nami. Nie bać się prawdy. Nie bać się prawdy. Lepsza jest prawda przykra, ale prawda niż kłamstwo. No powiecie Państwo. Faryzeusze będą składać ręce. No wasi przecież to są ci, do których wracacie, bo ludzie tutaj w Polsce są przyzwyczajeni do mszy. Nawet słyszeliście Kaczyńskiego, co on tutaj wygadywał za głupoty z tej Jasnej Góry, prawda? Że jeżeli w to, nie to, że nie wierzysz, bo raczej ludzie jak przestali chodzić na mszę, to w tego papieża wierzą w Matkę Boską, ostrowlandzką, tak na pół gwizdka. Ale musicie, także po prostu Kaczyński tych wszystkich parafian swoich, braci i siostry zmusza, żeby one wróciły do kościoła, żeby one wróciły na mszę. Także widzicie Państwo, wracajcie jadąc z Warszawy do Warszawy, jadąc ze wsi do wsi, z pipi para coś pod Warszawą, Karczew, z pipi para coś do, proszę Państwa, Praga Południe, w Warszawie, na Mazowszu nad Wisłą, gdy jesteśmy tutaj, w szerokiej dziurze takiej, że to jest wielka wiopa, Warszawa, da się lubić Warszawa, da się lubić. Raz tak mówią, raz tak. Maharowi lepsi, Maharowi gorsi. Często ci sami, którzy są lepsi, wpadają w gorszych, się zmieniają też gorsi. Na lepszych wymieniają się. Także to nie jest tak, proszę Państwa, że na stałe są. Jedni są gorsi, drudzy są lepsi całe życie i wtedy huzia na juzia, tak się jedzie. Nie. Nawet ten tramwaj, proszę Państwa, teraz jeździ normalnie, czy autobus, ale fiksuje bardzo. Albo jeśli normalnie jeździ 520, on strasznie kręci. No bo inaczej nie może, most spalony. No. Przecież powinni wybudować dodatkowy most. Nie wybudują, bo jak? Bo to są fundusze aż tak wielkie, że no, Warszawa by zbankrutowała. No. Pływający most na pływakach, prawda? Jak to na wojnie jest. No musiałoby coś takiego być. No. Także proszę Państwa, proszę być tylko z nami. My jesteśmy po prostu nie do pokonania. My jesteśmy po prostu nie do pobicia, bo my trzymamy się logiki, mądrości, filozofii biblijnej i takie inne, co kto tutaj wyskoczy, widzicie Państwo, jak pipi coś, no to przecież szybko można to sprostować. No. Także pełno jest takich, proszę Państwa, moherowych, pełno jest takich parafialnych, którzy żebrzą,
oni żebrzą słabo. No bo to wiecie Państwo. Dlatego ubożeją, ubożeją. I tak ktoś poprosi o te 50 groszy, ale on nie umie, się waha. Także widzicie Państwo, są tacy żebracy, którzy są zdeterminowani, idzie na całość. Już on całkiem się nie wstydzi, nie musi się tam niczego wstydzić. Dajcie wy, dajcie my, dajcie my, dajcie one. I koniec. Także to tacy jeszcze w ramach systemu pokomunistycznego, dużo tego i pełno i to samo. Także wiecie Państwo, to są właśnie te takie typki, których pokonała Lasota. Bo ona też umiała poprosić, żeby poszła do matki Awdziejczyka, że daj mi babo 300 zł, to znaczy pożycz mi, a ja ci oddam, no to ona no pewnie tak może i myślała, że jak pojedzie, to najwyżej nie oddam, że tam kiedyś, ale potrzebne jej były te 300 zł na to, żeby pojechać na tę Litwę. Otóż Litwo, ojczyzna moja. I to jest dosłownie i w przenośni, dosłownie, bo przecież to ona się urodziła na Litwie, a w przenośni. Ona nawet mówiła, że jest warszawianką wielokrotnie, jak te baby głupie takie, no to przecież ona mówiła, że jest warszawianką. Ale Litwo, ojczyzna moja, Litwa dla niej była tym właściwym krajem, swój. I ona jechała tam przez Anglo, Amerykę, Białystok, Alina Lasota, na Litwę. No, dlatego też te pieniądze jakby ukradła, także te wszystkie, proszę Państwa, moherowe, które żebrzą, które są bardzo skromne, które proszą, które się uniżają, napylają, no to ona zrobiła w konia, bo ona zrobiła to ostentacyjnie, zrobiła to na pokaz i uciekła na Litwę. Także wiecie Państwo, ona nie chciała być jak te były te pokomunistyczne żebraczuszki, takie kaczuszki, proszę Państwa, myszy kościelne, tylko po prostu ostentacyjnie wyrwała, oczywiście ona sama musiała dać te pieniądze i uciekła na Litwę, nigdy nie wróciwszy. Może ona jeszcze wróci przecież, tylko że wiecie Państwo, ona już teraz nie będzie taka młoda, jak była 10-15 lat temu, bo żeśmy się tak przypadkowo spotkały, proszę Państwa, w Łazienkach Królewskich na wernisażu. Byłyśmy, wracałyśmy tam. Bardzo ciężko jest wejść, bo ta galeria jest pilnie strzeżona. Tam nad wodą u faraona, tak, nawet ma taką swoją ciekawą nazwę, ta galeria, i myśmy wracały, ja jej tak nuciłam w drodze, a ona mówi, Boże, co za głos, to znaczy u mnie, że ja przepiękna. Ja mówię, słuchaj, ja przecież od dziecka śpiewam tańczy w operetce i w cerkwiach. Jak ona mnie przecież, ta Alina Lasota, reklamowała, że we wszystkich cerkwiach świata śpiewała. No to przecież te moherowe na wernisażach były tak wściekłe, bo przecież tutaj Warszawa nigdy nie była prawosławna, nigdy nie będzie. Nawet tutaj w Warszawie rozsadzili cerkiew aleksandrowską, ją rozsadzili cerkiew na Placu Saskim. No to więc, proszę Państwa, jeżeli oni rozsadzili cerkiew, to jaką nienawiść mają do tej cerkwi prawosławnej. Także tu prawosławnych ludzi w Warszawie nie ma, prawda? I nie przyjeżdżają. A ci, co tak przyjeżdżają, to więc mówię, z Karczewia do Mińska Mazowieckiego właściwie. Może przez Warszawę niech będzie, żeby to było śmiesznie, bo to gdzieś w jednym kierunku, a po drodze mu było, wstąpił do piekieł, bo po drodze mu było. Także taki ta wasza siostra, zresztą ta Rumunka mówi, ja mówię, słuchaj kochanie, czy ty w ogóle do kościoła chodzisz? A on mówi, bo on do Bonifratru chodzi tam na szóstą, na jedzenie i na herbatę. On mówi, ja do kościoła nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. No także takie różne te. Ja mówię, słuchaj, no ale jeżeli ty jesz u tych zakonnic, korzystasz z zup, choćby, dlaczego ty gardzisz tymi zakonnicami katolickimi? Swymi przecież ty jako ten katolik może jesteś półateistą.
bo on mówił, że nawet od tego jego nazwiska to jest malarz i rzeźbiarz. I on się tak tu szczycił. Ja mówię, no bardzo dobrze, bardzo mi miło. No, ale nie powinieneś, mówić, mimo wszystko bluźnić i drażnić tych księży, swoich katolickich, skoro chodzisz na zupy, no wypadałoby jakoś ten zachować tę przyzwoitość taką, żeby nie obczerniać tych zakonnic biednych, które i tak, no, przepraszam bardzo, zupę gotować 200 osobom, to ja dziękuję. No i tam u kapucynów, proszę Państwa, jak oni wchodzą na dół, schodzą, to ileż tam to trzeba tej zupy kotła narobić, przecież tam nawet i Zosia przychodziła i tak, i nawet tam Zosia, ta maciocha kiedyś przychodziła, proszę Państwa, z Zamościa, no tam 30 nawet kilometrów mieszka od Zamościa, czyli nawet daleko stąd od Warszawy i daleko stąd tam od Zamościa, nawet chodziła do tych kapucynów, ta Zosia maciocha na zupkę, ale ją księża katolicy prawdopodobnie przepędzili. No, no bo skoro ona, ha, wiecie Państwo, poczuła się jako, jak warszawianka. Ha. Warszawianka sobie radę da. I ona już waży chyba ze 102 kilo. No bo siostra z Niemcewicza tam na Ochocie, gdzie żeśmy głosiły, przecież ja tam głosiłam na Niemcewicza, miałam swój teren i to było bardzo dawno, bo to było jeszcze w czasie stanu wojennego, przed stanem wojennym, po stanie wojennym, w trakcie przecież jeszcze stanu wojennego na Niemcewicza. Ta siostra ją kazała leczyć, ja nie wiem, czy to takie prawo jest, no ale ona się poddała, ale 102 kilo waży. To ją wywieźli, ale nie wiem, czy to prawda, bo teraz, wiecie Panie, każdy kłamie, gada głupoty, bo tak jest, niesmaczne głupoty, a mówiłam, a ostrzegałam, że jak coś robić, to trzeba tak artystycznie, jako że ja, na przykład jak jestem artystką, jak ja coś mówię, to ja zaraz coś muszę upiększyć, prawda? Albo jak coś mówię, czytam na przykład Strażnicę, czytałam u Świadków Jehowy, no to Świadkowie Jehowy, bardzo im się to wszystko podobało, ale byli i zadowoleni, i tak, i nie, bo ja za pięknie czytałam tę Strażnicę, a to trzeba tak po prostu czytać. No to też umiałam czytać tak po prostu, ale widzimy, mnie zawsze do tej sztuki ciągnęło, do tego artyzmu. No, nawet dorwałam taką książkę też i katolicką z Freta tam tutaj, z tej przecież warszawskiej starówki, bo tu nie jest Kraków i nigdy Warszawa Krakowem nie będzie. Taką książkę na temat barwnych figur stylistycznych występujących w Biblii. To bardzo ciekawa książka i w dużej mierze tak zlewała się z naukami tych świadków, strażnicy w Biblii. Bardzo mi się podobało. Ale ja zawsze musiałam, tak jak Jankowi Witkowi też opowiadam, jak nawet elektronika, jakiejś też jednego, to przecież ja musiałam tych książek mieć do tej elektroniki więcej. I zagraniczne wydanie, i zagranicznych autorów. A wiecie Państwo, że elektronika, to jak jest autor zagraniczny, to jest wszystko inne. Potem sztuka, potem balet, potem taniec, potem uczyłam się języków, no to w tych językach tak się wyżyłam, że to te akcenty, że to to. I dlatego też tak tutaj poprawiam te w Radiu Tok FM nasze kochane żydóweczki, żeby nie mówiły matematyka, fizyka, polityka. No, to wszystkie są te biedne nasze Rumunki, które no niby Polki, ale jednak Rumunki, bo skoro nie umieją poprawnie akcentować polskich słów, wyrazów, no to przecież one są te Rumunki. Także tamta Rumunka nie jest samotna. Tamta Rumunka nie jest jedna, także która się karmi u tych bonifratów, bo do kapucynów nie przyjdzie, bo kapucynami gardzi, bo to jest pod kościołem. No, ale ludzi jest dużo więcej, także gdzieś muszą pójść i upodobali sobie różne miejsca. No, także widzicie Państwo, Alina Lasota w konia zrobiła, tutaj w tej żebracznicy wielkiej, na Mazowszu nad Wisłą, w Warszawie, tych wszystkich żebrzących, bo ona
wyciągnęła 300 zł i chodu w nogi, a musiała znać Warszawę. I dzięki temu, że ona, proszę Państwa, znała bardzo dobrze Warszawę, no to mogła jako krętaczka wykręcić się z tej Warszawy szybko, uciec na Litwę oczywiście, przez Anglę, Amerykę, Białystok. A ponieważ tu nie jest ani Anglia, Ameryka, Białystok, ani nie jest Kraków, no to więc ten naród w centrum Polski, Polska jest katolicka. Ten naród jest moherowy, katolicki. To więc właśnie dlatego ksiądz Rydzyk mówi, że nie bądźcie źli, że o was ktoś mówi moherowy. A jak mówią lesbijka, a jak mówią kurwa, a jak mówią pedał, a jak mówią to, to co ci ludzie katolicy nie przebierają w słowach, tak to proszę Państwa. Jeszcze powinni wyznawcy tutaj kościelni cieszyć się, że... No ale przecież mówią przez telefony, nawet ta Barbara Bloch, wasza, czy z Krakowa, czy z Pragi Północ, to mówi wciąż kurwa, kurwa, kurwa. I co? I to nikogo nie drażni? No, także w moim przekonaniu drażni. Także taka jest Warszawa.